W 2007 roku wyprodukowany został pewien film, a dokładniej Poughkeepsie Tapes. Był to na tyle szokujący film, że zajęło mu ponad dekadę, aby faktycznie ukazał się gdziekolwiek, żeby ktokolwiek go obejrzał. Powodem takowego są rzeczy był fakt, że ten film był po prostu przerażający. Przybrał on formę filmu dokumentalnego opowiadającego o morderstwach człowieka imieniem Edward Carver, znanego również jako rzeźnik z Water Street. Film był wypełniony tytułowymi taśmami VHS nagranymi przez Carvera, które przedstawiały jego morderstwa, uprowadzenia, a nawet momenty tortur, które ten przeprowadzał na swoich ofiarach. Film jest niezwykle mocny i z pewnością nie każdy powinien go oglądać, a my w dzisiejszym odcinku rzucimy na niego okiem i odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego. Moi drodzy, przed wami wyjaśnienie filmu Poughkeepsie Tapes. Tak więc lepiej zapnijcie pasy, ponieważ wchodzimy na zupełnie nowy poziom strachu, szaleństwa, po prostu niepokoju, którego moimi filmami nie osiągnąłem nigdy wcześniej. Także hej wszystkim, tutaj Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. I nim zaczniemy, jest taki temat, czekajcie. Dobra, zatem sytuacja jest taka, że obraz mi odpadł, myślę, że to naprawimy, w każdym razie. Myślę, że ciekawie będzie, jeżeli to wy zadecydujecie, czy chcecie powrotu tego obrazu, czy być może wstawimy tutaj coś jeszcze, mam pewien pomysł na to. Ale to spokojnie napiszcie w komentarzach jakieś swoje propozycje w tej kwestii. Przechodząc już do właściwej części odcinka, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Jeżeli masz jakiś ciekawy temat na odcinek i chciałbyś się ze mną nim podzielić, to wszystko podsyłajcie do mnie w wiadomości tekstowej na Instagramie, a także wpadnijcie na mojego Spotify'a i TikToka, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc, tak jak wspomniałem, film Poughkeepsie Tapes został wyprodukowany w 2007 roku. Jest to film nakręcony przez braci Dowdle, w głównej mierze przez Johna Erika Dowdle. I początkowo miał się ukazać w 2008 roku, ale jakoś był zbyt niepokojący, jego premierę anulowano. Później miał się ukazać już tak prawdziwie w 2014 roku i faktycznie na moment się pojawił, ale później ponownie został totalnie wymazany zewsząd. I ostatecznie pojawił się w 2017 roku, ale tylko na płytach Blu-ray. Zatem swego czasu był to taki mega ekstremalny materiał dla totalnych koneserów horroru. Generalnie fabuła rzekomo miała być oparta o prawdziwe wydarzenia związane z mordercą z Poughkeepsie, o czym trochę później. Ale zasadniczo dlaczego ten film był aż tak niepokojący? Cóż, pora przejść do samego filmu, a dokładniej wyjaśnić całą jego fabułę. Albo streścić czy coś. No i okej, wszystkie ogóły mając już z głowy, myślę, że możemy zaczynać, tylko pamiętajcie, że ten film będzie dość mocny, więc możecie zobaczyć kilka nieprzyjemnych rzeczy, ale i tak to jest film na YouTube'a, więc nie mogę pokazać wszystkiego i zresztą bardzo dobrze, więc może lepiej zaczynajmy. Zatem wszystko zaczyna się w bardzo mroczny sposób, od pogrzebu kobiety imieniem Cheryl Dempsey. Sceny pogrzebu są przeplatane z nagraniami przedstawiającymi kobietę jeszcze za życia. Chwilę później widzimy nagrania zarejestrowane późną nocą, które przedstawia grób Cheryl Dempsey i kogoś, kto zabiera jej ciało ze środka. Następnie pojawiają się napisy początkowe filmu, które wyglądają dość amatorsko i kojarzą mi się z pewnym amatorskim projektem. Kto ma wiedzieć, ten wie. Następnie, kiedy rozpoczyna się już właściwa fabuła filmu, dowiadujemy się, iż w pewnym domu odnaleziono setki różnych taśm, a także kilka ciał zakopanych z tyłu za domem na podwórku. Okazuje się, że w podwórku za domem odnaleziono mnóstwo ciał, a właścicielka tego domu w ogóle nie wiedziała, że to wszystko ma miejsce i sama mówi, że mieszkał tam jakiś straszliwy człowiek. Okazuje się zresztą, że wszyscy zostali zabici w bardzo okropny sposób. Następnie słyszymy gadanie jakiegoś gościa o tym, jakie to wszystko nie jest niepokojące, typowy youtuber. Oraz widzimy innego, smutnego gościa, który dostał bardzo ambitne zadanie, mianowicie ma obejrzeć wszystkie taśmy i je przeanalizować. Znowu typowy youtuber. Okazuje się, że wszystkie taśmy trwają łącznie 2400 godzin. Unbeknownst to me, my wife watched about half an hour of one of the tapes and it took her a year before she let me touch her again. Następnie okazuje się, że w sumie to 100 godzin z tych wszystkich taśm to dziwny balonowy syf, którego lepiej nie pokazywać, przynajmniej na tej stronie. I przez następne kilka minut mamy wielką ekspozycję fabularną, gdzie różne głowy opowiadają o całej sytuacji. Coś, nie coś. Między innymi ten ziomek podaje jakieś przypuszczenia, które miałyby motywować, dlaczego Edward zrobił to wszystko. Something happened in his life at that time. He got in a fight, lost a job, got left by his wife, something like that, and went out in his car and at some point said, "The next vulnerable person I see is dead." I następnie po jego słowach widzimy faktycznie pierwsze morderstwo, którego ten dokonał. Tak więc następnie widzimy uprowadzenie 8-letniej dziewczynki Jennifer Gorman. Śmieć najpierw z nią gada, a potem uderza ją w głowę i porywa. Nie chce mi się nagrywać tego filmu. Potem okazuje się, że jej ciało odnaleziono 75 km dalej. Część trzecia rozpoczyna się, kiedy poznajemy rodzinkę Andersonów, a dokładniej męża i żonę.
Edward udaje osobę, której zepsuł się samochód i pyta o podwózkę. Ci, jako iż są bardzo mili, zgadzają się. I tak jest, to jest pierwszy punkt, czego nie robić w horrorach nigdy, ale to nigdy nie bierze autostopowicza. W życiu. No i później okazuje się być to największym błędem w życiu Andersonów. Następnie widzimy ich wszystkich w piwnicy Eda, kiedy ten budzi panią Anderson, która po przebudzeniu się widzi przerażający widok głowy swojego męża, która jest wszyta w jej brzuch. Następnie po zobaczeniu tego materiału widzimy, jak FBI zaczyna poszukiwać mordercy i zauważają go poprzez kamerę monitoringu na pewnej stacji benzynowej. Okazuje się, że na tym nagraniu Edward posługuje się językiem migowym i w przełożeniu na słowa to, co chciał przekazać, to czerwony dom. I jak się okazuje, martwe ciało jednego z Andersonów odnaleziono w lesie za miejscem o nazwie Tawerna Czerwony Dom, 5 km od miejsca morderstwa. A co jest jeszcze gorsze, to fakt, iż on to wszystko zamigał w tym miejscu jeszcze zanim poznał Andersonów. On już to wszystko miał zaplanowane. W części czwartej poznajemy Cheryl Dempsey, czyli 19-letnią studentkę, która będzie następną i chyba dość kluczową ofiarą Edwarda. Ostatecznie Edward zakrada się do niej do domu, zostawia kamerę i chowa się w szafie. Widzimy tutaj wówczas po raz pierwszy jego maskę doktora Plagi. Wówczas do pokoju przychodzi jej chłopak, który przyniósł jej porcję lodów, która później się roztopi. I po kilku godzinach Edward wychodzi z szafy, odbiera kamerę, która jakimś cudem cały czas nagrywała. Następnie Edward schodzi na dół, kiedy tamta dwójka śpi na kanapie i atakuje. Ostatecznie po weekendowym wyjeździe matka Cheryl wraca do domu i okazuje się, że jej córka zaginęła, a jej chłopak został brutalnie zamordowany. Wówczas rozpoczynają się te taśmy, które są już totalnym chorym gównem, gdzie widzimy tortury psychiczne i fizyczne przeprowadzane na Cheryl przez tego śmiecia. I taki stan rzeczy utrzymuje się przez jakiś czas i pozwólcie, że nie będę za bardzo wchodził w ten temat, bo jakby nie ma po co. Później Edward składa wizytę matce Cheryl, która jest tak głupia, że nie wiem, jakby on jasno pokazuje, że to on jest za to odpowiedzialny, ale matka Cheryl zamiast zrobić cokolwiek stoi i się patrzy, jakby nie wiem. If there's anything I can do to help, just please let me know. Thanks. Wait. Oh my god. Oh my god. Dalej widzimy, jak ten debil cały czas torturuje Cheryl w swojej piwnicy, co jest przeokropne. A także panoszy się po Poughkeepsie, dostarczając policji różnych innych poszlak, żeby ci nie domyślili się, że to on jest przypadkiem sprawcą tego wszystkiego. Po całym Poughkeepsie odnajdywane są kolejne ciała. W międzyczasie Sam daje Cheryl tą creepy maskę, a także zmusza ją do morderstwa pewnej innej kobiety, którą uprowadził. A niedługo później ma miejsce chyba najgorsza, najbardziej obrzydliwa i fest scena w całym filmie. No dobra, może nie najbardziej, bo ogólnie cały ten film to jest chore gówno. Ale tutaj to jest jakaś, no trochę przesada. Otóż do Edwarda przychodzą dwie harcerki sprzedające ciastka i wchodzą do niego do domu. Robienie tego filmu to był błąd. Mój umysł tego nie zniesie. I po chwili bardzo niezręcznej i niepokojącej rozmowy nagle słychać pewne dziwne dźwięki, a Edward każe dziewczynkom iść. Dobrze, że chociaż ci ludzie, którzy nagrali ten film, nie posunęli się do takiego ekstremum, jak każdy się spodziewał. I okazuje się, że Cheryl przez cały czas była pod stołem. Następnie okazuje się, że policja w końcu dokonała przełomu w śledztwie i natrafiła na możliwego rzeźnika z Water Street, którym mógł być policjant James Foley. Wszystko wskazywało dokładnie na niego, zatem ten został skazany na karę śmierci i zresztą ją też widzimy w tym filmie. Po wykonaniu kary śmierci okazuje się, że prawdziwy zabójca kontaktuje się z partnerem Foley'a, Josephem Danversem. Mianowicie ten wysłał mu mapę z podpisem Missed One, czyli przegapiony, z dokładnym zaznaczeniem na mapie, gdzie ten przegapiony się znajduje. Tam, jak się okazuje, znajdowało się jeszcze jedno ciało i zresztą doprowadziło to do twierdzenia, jakoby prawdziwy morderstwa ukradł próbki DNA Foley'a z kliniki leczenia niepłodności i wrobił go w morderstwa, których ten sam dokonał. Okazało się być to okropną pomyłką, o której tydzień później nikt nie pamiętał, ponieważ wszystko zostało dosłownie przyćmione wydarzeniami z 11 września. Przypominam, że wszystko ma miejsce w 2001 roku. Temu kolesiowi się ewidentnie nie chce. Na serii widzimy, jak Edward zapoznaje pewną kobietę, która ma problemy z samochodem. I następnie ją też siłą zabiera do swojej piwnicy i wówczas miejsce ma chyba najsłynniejsza
w ogóle scena w tym filmie, która zwiralowała się swojego czasu na TikToku i powszechnie jest uznawana jako ten mega niepokojący filmik znaleziony w Dark Webie, co oczywiście nie jest prawdą, ale mianowicie chodzi tutaj o tą scenę, którą pewnie, jeżeli interesowaliście się jakimiś niepokojącymi tematami, no to pewnie uznacie. Swego czasu ludzie mocno łączyli to nagranie z uniwersum SCP, a dokładnie z SCP-049 i pojawiały się te różne filmy typu SCP-049 złapane na kamerze i chyba też miałem taki film swego czasu. W każdym razie jest to dokładnie ta scena, nagrana właśnie w piwnicy, gdzie kobieta stoi pod ścianą, a z tyłu mamy albo Edwarda, skubaniec trochę taki giętki jest, jak widać. Ten podchodzi do kobiety i wbija jej dwie igły, które ma na swoich palcach i tak, stąd się bierze to porównanie do SCP-049. Ale generalnie no okropne to jest. Okropniej dzieje się jeszcze później. Wracamy do samego początku filmu, ponieważ Organom udaje się odnaleźć miejsce zamieszkania Edwarda, aczkolwiek jego nie ma w środku. Odnajdują tam natomiast właśnie kasety, ciała zakopane z tyłu domu oraz nikogo innego jak Cheryl w bardzo obrzydliwie okropnym stanie. Generalnie doszło tutaj do tak fatalnych obrażeń, że naprawdę nie chcę tego pokazywać. Po prostu było strasznie. Następnie miejsce ma jeszcze bardziej przerażający wywiad z Cheryl, kiedy ta już doszła do siebie i wygląda jak zupełnie inna osoba w porównaniu do tego, co działo się wcześniej. Sama potem stwierdza, że mimo wszystko morderca ją kochał, że kiedyś po nią przyjdzie. Zdecydowanie widzimy tutaj objawy syndromu sztokholmskiego. Generalnie zdaje się, że to jest najbardziej niepokojąca część całego filmu. 2 tygodnie po wykonaniu tego wywiadu Cheryl odebrała sobie życie. Jednocześnie pozostawiła notatkę deklarując swoją nieśmiertelną miłość dla swojego pana. Następnie dochodzimy ponownie do samego początku filmu. Okazuje się, że ciało Cheryl zostało zabrane z grobu. I tak jest, to jest dokładnie ta sama scena, którą widzieliśmy na samym początku filmu. Tam właśnie Ed pozostawił ostatnią taśmę, która przedstawia właśnie moment zabrania ciała z grobu. Następnie film dobiega końca przemową, jakoby brakowało części taśm, a morderca nigdy nie został złapany za różnicę i prawdopodobnie przeniósł się do innego miasta i w ten sposób otworzono furtkę na sequel, który całe szczęście nigdy nie powstał i mam nadzieję, że nigdy kuźwa nie powstanie. Cały ten film kończy się przekazaniem kondolencji wobec prawdziwych ofiar, tylko że tych prawdziwych ofiar nigdy nie było, a to wszystko zostało strasznie podkoloryzowane. W sensie faktycznie ktoś taki jak morderca z Poughkeepsie faktycznie istniał, tylko że to działało trochę w inny sposób i trochę inaczej niż przedstawia to film. Ale zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze jest tutaj scena po napisach, jak w Marvelu. Okay. Dobra, koniec, nie? Generalnie, jeżeli chodzi o prawdziwego mordercę, który mógł zainspirować ten film, no to był kiedyś taki człowiek imieniem Kendall Francois, który zaczął mordować w latach 90. i był znany jako Poughkeepsie Killer. Ten mordował prostytutki, czytaj kobiety korzystające z narkotyków, a ciała chował na swoim strychu. Jednakże pewnego dnia jedna z jego ofiar uwolniła się, zaalarmowała władzę. Ci aresztowali go, a wszystkie ciała na strychu zostały odnalezione. Generalnie najpierw groziła mu kara śmierci, ale ten przyznał się do winy i ostatecznie został skazany na dożywocie. Umarł w 2014 roku. I rzeczywiście pewne podobieństwa między prawdziwym Poughkeepsie Killerem a tym z filmu jakieś są. Aczkolwiek podstawowa różnica jest taka, że ten prawdziwy nigdy nie nagrywał swoich morderstw. Aczkolwiek sprawę z taśmami można by połączyć z inną sprawą, która faktycznie miała miejsce w latach 80., kiedy dwójka mężczyzn również dokonywała morderstw w pewnej chacie w lesie i nagrała z tego dwie taśmy, gdzie były bardzo obrzydliwe rzeczy. Generalnie najpewniej na tym wszystkim oparte jest Poughkeepsie Tapes i mój Boże, jak dobrze, że drugi tego typu film nie powstał. Nie wiem, to jest chore gówno po prostu. Nie mam pojęcia, kto ogląda to dla własnej przyjemności, kto jest na tyle zryty. W sensie kumam, no obejrzysz sobie horror, spoko. Zobaczysz jakieś ciekawe sceny, ale kuźwa nie taki. A my tymczasem słyszymy się już niedługo. Zostaw suba i kciuk w górę po tym filmie, jak materiał ci się spodobał. A wy tymczasem trzymajcie się, do następnego. Cześć.